Co zostało ostrzej ocenione? Krawat czy komórka? No co, ty przecież nie rozmawiałyśmy o tobie. Krawat może być, ale spinki okropne. A wiesz, że masz rację? Cartier schodzi na psy. I już nigdy ich nie założę. To wyrzucie do śmieci, jak szaleć, to szaleć. Aha. Załatwmy to inaczej. Kelner? Słucham państwa. Podobają się panu te spinki? Cartier. To będzie napiwek, dobrze? Obawiam się, że to niemożliwe. Nie no, pan nie weźmie, ja zostawię na stole. W takim razie wezmę. I poproszę szampana. Oczywiście mamy coś na specjalne okazje. Sorry. Za ochlapanie czy striptease? Za striptease chyba powinnaś zapłacić. Żartujesz. Nie było warto. Popracowałbyś trochę nad mięśniami. Nawet nie próbuj. I tak na ciebie nie spojrzę. O czymś więcej to możesz zapomnieć. To jest feministka, wegetarianka, a do tego wszystkiego żelazna dziewica, wiesz? Nie ma takich. Nie przy mnie. Dobrze, dobrze. Za 4 dni. Słuchajcie, mam taką propozycję. Michał kupił dom w górę. Proponuję, żebyśmy go wszyscy razem odwiedzili i zostali tam tydzień, może dwa. To znaczy, kiedy mielibyśmy jechać? Ja mogę jutro. Oczywiście, zapraszam wszystkich. W porządku, nam pasuje. Ja mam w sobotę urodziny mamy, ale w niedzielę moglibyśmy dojechać. A ty? Ale może jutro. Świetnie. W takim razie będę po ciebie o 9:30. Odpoczniemy 3 dni w górach, a potem zapraszam na mały wypad do Bratysławy. Na spotkanie z Umberto Eco. Pomożesz w tłumaczeniu? O, mogę pomóc. Przepraszam. Mogę przejść? Proszę. Dobrze ci zrobię, jak złapiesz trochę tlenu. Zaraz wracam. Dlaczego już idziesz? Bo mi się to nie chce siedzieć. Bo drugie jutro rano mam pociąg. Do kogo? Nad morze. Daj mi telefon. Słuchaj. Widziałam twojego penisa, więc w pewnym sensie jesteśmy dobrymi znajomymi, ale numeru ci nie dam. Miałem na myśli aparat, nie numer.
Jeśli będziesz potrzebowała striptiz na wieczór pański albo usługi erotyczne, to zapisałem ci swój numer. Nie powiem pod jaką nazwą. Sama znacie. Cześć. Cześć. Jutro też jadę nad morze. Autem. To lepsze niż pociąg. Super. Będę w chałupach 3, a ty? Czyli też. Boski. Kobiety w twoim wieku nie noszą bojówek. No i na to właśnie liczę. Mam nadzieję, że mężczyźni w końcu zaczną się za mną oglądać. To jest moja ostatnia szansa, próbuję wszystkiego. 43-letnia kobieta ma większą szansę, że ją w środku dnia na Marszałkowskiej zastrzeli snajper, niż że znajdzie sobie faceta. I love you! No dobra, opowiadaj. Naprawdę nie było żadnego fajnego faceta na tej imprezie? A co? Boisz się, że zostanę starą panną? To jest tak kiepsko? Właściwie to... to jeden. Ale mimo wszystko dupek. Ale? Fajny dupek. Trochę fajniejszy niż inne dupki. No, to jest jakaś nadzieja. A jak ma na imię? Widziałam go nago, ale nie pamiętam. Co? Co za co? Jadę, ale tylko w jednym celu. Instynkt badacza, kochana. Muszę sprawdzić, jaką bieliznę nosi facet, który oddaje kelnerowi złote spitki. Głupia. Do szafy mu chcę zajrzeć. Nie do spodni. Do szafy! Chcesz oglądać majtki jakiegoś faceta? Poczekaj, oddzwonię do ciebie, dobra? Co? Jak zajdziesz w ciążę, ja dziecka niańczyć nie będę. Słuchaj, nie sądzisz, że tą uwagą przekroczyłaś nieco uprawnienia córki? Tylko się o ciebie troszczę. Kto to? Nie znam. Tu? Kto? No ten kolas. A, to świetnie. Dzień dobry, przyjechałem po Kasię. Dzień dobry. Kasiu! Jadę pociągiem. Cześć. Dlaczego? No, pojdź z kolegą. Kaśka. Fajny. Już spakowana. Instynkt badacza? No, buziaczek. No. Jak dojedziecie, daj znać. Do widzenia. Do widzenia. Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? I o której masz pociąg? Strzała Wybrzeża odchodzi za 30 minut. Masz mój numer telefonu? No to umówmy się po prostu, że zadzwoniłaś. Wskakuj. Na co czekamy? Mam bagaż. Thank you.
Tadeusz? Nagłe zebranie z zarządu firmy. Doleci do Krakowa, potem przyjedzie. Malicy też dojadą wieczorem. No dobra. To może ja, co? Nie, dzięki. Mam jeszcze trochę do emerytury. O kurczę. Obrobiłeś jakąś galerię? Mówię? Koszulę Brioni? Szyte ręcznie na miarę? Myślałam, że jedziemy tylko we dwójkę, a tu widzę cały tłum, Hugo Boss, Giorgio Armani. Życzysz mi jakiś pokrowiec przynajmniej, żebym ci wstydu nie przyniosła? Ale coś to niezwykle zmysłowe perfumy. To jest Dior czy Lancome? Wiem, wiśnia jakaś. Nie zgadniesz. Very limited edition. Aż tak się nie śpieszę. O której masz umówionego instruktora? O 6:00. No, to się jeszcze prześpisz. Ale ja nie jestem śpiąca, zwolnij. Ale ja w odróżnieniu od ciebie chcę się przespać, bo wieczór mam zajęty. A co, też masz lekcję? Spójrz na tę niewinną twarz. Maluje się na niej pędz do wiedzy albo jakieś umiejętności? Nie, kompletnie nic się nie maluje. No właśnie. A więc z wieczoru nie mam zajętego lekcją pływania. A czym? Życiem, siostro, życiem. Tak, pamiętacie pierwsze płyty, zip skład molesta. To dopiero mu przedsmak tego, co się wydarzy morwłakiem. Współpracujemy czy się kłócimy? Nie znoszę hip-hopu. Masz same piraty. Z Radomia jesteś? A co, filmy też kupujesz na stadionie? Tak. I uprawiam seks przedmałżeński, ale tylko z pięknymi panienkami. Sorry. Po pierwsze, samochód prowadzi ten, kto siedzi na miejscu kierowcy. Po drugie, na miejscu kierowcy siedzi zawsze facet. A po trzecie, tym facetem jestem ja. Przecież powiedziałam sorry. Włącz coś spokojnego. Chciałeś się kiedyś kochać z zakonnicą? Ja miałam na oku takiego kleryka. Żartowałam. Teraz, a skąd ty wiesz, że Bioni szyje koszulę na miarę? Studiowałam w Mediolanie. Mam takie nagranie? Wierzyć mi się nie chce. I co prawda to jedyna fajna piosenka na tej płycie, ale... Chwała Bogu. Zaraz się ta męka skończy. Dlatego będziemy jej słuchać w kółko. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM, a teraz... Co ty robisz? Parkuję. No, wyskakuj.
Co, wyrzucasz mnie? Jeszcze nie. Na razie chcę tylko coś zjeść. Ale ja nie jestem głodna! Więc możesz zostać w samochodzie. Słuchaj, mieliśmy się śpieszyć! Będę szybko jadł. A najpierw herbata z cytryną. Dobrze? To wszystko. Dziękuję. A dla pana? Woda mineralna bez gazu i bez lodu. Z cytrynką? Nie, bez cytryny. Rosół z makaronem. Sam rosół z makaronem. Nic czerwonego i nic zielonego. I na drugie żeberka z grilla. I też bez niczego. Bez żadnych dodatków, same żeberka. Dziękuję. Masz coś przeciwko natce pietruszki? Mam jej bardzo wiele do zarzucenia. Ale jest bardzo zdrowa. Jak mi zapiszą na receptę, to będę ją łykał. Życie powinno być przyjemne i do tego dążę. No i natka pietruszki stanęła ci na drodze? Tyle rzeczy musimy. Jeśli można uniknąć czegoś nieprzyjemnego, to tak trzeba robić. Dziękuję. Ty to masz przyjemne życie. Tak uważasz? Ale ja prosiłem bez cytryny, a tu jest cytryna. Trzeba mieć zasady. Przestań! Chcesz, żebym dostała zawału? Chciałem ci uratować życie. Proszę. Z czym są? Z kapustą i grzybami. Bez skwarek. Podobno nie jesz mięsa. No co, ty przeprowadziłeś wywiad na mój temat? No, lubię coś wiedzieć o dziewczynach, które zamierzam zaszczycić moim nieodpartym wdziękiem. Boże, jaki z ciebie dupek. Żartowałem i nie zamierzam cię zaszczycić. A w ogóle to mam już dosyć twoich fochów. Sobie. Wystarczy, że mnie córka zgłębi, dobra? Ile ma lat twoja córka? 10. A mój syn właśnie kończy studia. A moja się dostała na studia. Na psychologię. Ma 10 lat i dostała się na studia. Zdolna. Spadaj. Cześć dziewczyny. Widać, po co tu przyjechałeś. Warto było tłuc się taki kawał? Chętne panienki można znaleźć dużo, dużo bliżej. A wiesz, jak to smakuje w nocy na plaży? Każdy ma swoje hobby.
Jest za kwadrans 18, więc wbijaj się w piankę i leć, płyń, bo ci przepadnie pierwsza minuta lekcji. Dzięki za dostarczenie na czas. Obiecałem, że cię dowiozę na czas i dotrzymałem słowa. Ty mi dopieprzyłaś, a teraz każdy do swoich zabaweczek. Miłego pobytu. Hej. No nareszcie, no! Man, ile można czekać, co? A co to za dziewka z tym przycho? Auto stop. No fajna ruda taka. Też tak myślałem. A, to przepraszam, nie ma tematu. Dziewczyny, czy wy jesteście w stanie się zebrać na 8 godzinę? Ale ja pytam poważnie, czy jesteście w stanie się zebrać na 8 godzinę? Pewnie. No, jest i hipcio! Cześć, Pablo. Jestem, skoro. Ma. Zarka. Jestem na miejscu, tato. Odezwij się, jak będziesz miał chwilę. To co, idziemy? Kurczę, góry. Jakie piękne. Córeczko, proszę cię o jakąś informację, czy dojechałaś szczęśliwie, dobrze? Jakby coś się stało, to by zadzwoniła. Całuję cię, mamusia. Cześć, mamo. Już dojechałam szczęśliwie, już miałam pierwszą lekcję. Jest super. Fajna pogoda. Trzymaj się. Czy ja słyszałam w tle jakiś męski głos? No cześć, Tadeusz. Przyjechaliśmy. Jak było? Ciężko było. Śpi. No, a ty? To kiedy? No dobra. Tadeusz dzwonił. Co? Nie przyjedzie? Jakieś spotkania, komplikacje w firmie. Powiedział, że 2-3 dni. A Malicy? Malicy w ogóle zrezygnowali.
ty daj spokój. Mogłam pojechać później z wami. Czekam na Tadeusza. No, no, na was też oczywiście. A dlaczego? No to co ja tu robię? Sama. Zrobiliście mnie w konia, dzięki, pa. Tadeusz na pewno przyjedzie. A do jego przyjazdu możesz sobie tu mieszkać. Czytanie książek, spanie do południa. Dzięki. Kiedy ostatnio byłaś w górach? Liceum. A jak się nazywa ta dolina pod Giewontym? Strążyska. Przychodzi tam jeszcze taki oswojony jeleń? Jelenie tak długo nie żyją. Takim powinno się zabronić tutaj przyjeżdżać, skoro nie potrafią się zachować kulturalnie. No, nie potrafię, znam kierowcę. Ty biegasz nad morzem, bo ja nad zatoką. Ale jutro mogę nad morzem. Albo ja nad zatoką. Pływasz na desce? Od dzieciństwa. Ale zawsze tutaj? Nie, na Florydzie się uczyłem. No, no, no. Nie, po prostu 10 lat z rodzicami spędziłem w Stanach. Jaworski. Dla przyjaciół Tomuś Jaworski. Jeżeli mógłbym w czymś pomóc, to anytime, anyway. Ta najfajniejsza przyczepa na półwyspie jest moja. Wystarczy zapukać. O, zaczynam widzieć podwójnie. Tańczysz? Sister, może później, co? To ja wam to dziewczyny wytłumaczę. Chodź, tutaj. Chodzi o to, że kolega zapomniał zapłacić rachunek w barze i trzeba by na zmywaku za niego to zrobić. To dacie radę, nie? To jest stary, to się załatwia. No, kogo moje piękne oczy widzą? Niewinny Tomuś. Czysta duszyczka, czyste ciałko, grzechem nieskażone. No i czułko, jak zawsze zryte. Znaczy myślami, nie? Wyluzuj, Einstein, proszę cię, wyluzuj, bo jeszcze coś wymyślisz. Dopiero będzie kłopot. Tomuś, napij się z tymi, którzy pokażą ci prawdziwe uroki życia. No, siadaj, siadaj. Weźcie się zastanówcie, co tracicie, spędzając czas z tymi... nie obrażaj kobiet, Tomuś. No, wracaj grzecznie do mamusi. Bo już przecież po dobranocce. Tymi, tymi, bo mi się tutaj dywi. Mu jeszcze pokażę, jak się bawić prawdziwą kobietą. Joga, proszę cię. Co, myślisz, że mi się oprze? Zakład. Dobra, jak się uda, stawiam ci drinki do końca pobytu. Bardzo chętnie. Zobaczymy, zobaczymy. Przecięte! Fajnego tłumaczyłaś. Jeszcze nikogo. A kogo byś chciała? Kogo? Bo to ciekawe, ciekawe tłumaczyć książki.
szczęście wam sprzyja, sisters. Jesteś wegetarianinem? Rzadkie u facetów. Ale to jest absolutnie świadomy wybór. W końcu jesteśmy tym, co jemy, nie? To wolę być kiścią winogron niż kawałkiem świni. Racja. Słyszeliście, co mówi? Jesteśmy tym, co jemy? Panna nie jada mięsa, więc Tomuś też się lansuje na Jarosza. Pomidorek, ogóreczek. A wczoraj rąba tłustą kartkę z grilla. Aż musiał użyć lepiej. Szkoda, że go wtedy nie widziała, nie? Ona nie nabierze się na jego tajne numerki. To co, widzimy się na wodzie? Jasne. Super. Wiesz co? Na Florydzie są na pewno większe fale, ale tutaj są piękniejsze dziewczyny. Cieszę się, że przyjechałaś. Długo znasz Tadeusza? Odkąd jestem w Warszawie. No ja właśnie usiłuję go poznać. Masz jeszcze jeden wolny dzień? Mogę mieć. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja ci pokażę. Czekaj, zejdź. Zwrot przez sztak, czyli na wiatr. Z kursu ostro na wiatr, zaczynamy ostrzenie, pochylając żagiel jak najbardziej w rurki. Trzeba pamiętać o tym, że przednia noga była jak najbliżej masztu i z przodu masztu. I w tym czasie deska pod naszymi stopami zatacza łuk, przekraczając dziobem linię wiatru. I przechodzimy na zawieczno. No ekstra, tylko że na wieczno. Wow, 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 wow. Dzień dobry. A może sprawdzimy teorię w praktyce, co? To co, jutro rano o 7? A nie, zapomniałem, że o 7 to wy się dopiero kłaść spadziecie. Spaść. Spać kładziecie się. Dobrze to mówisz, że zauważyłeś, bo widzisz, życie najlepiej smakuje w nocy. Ech, Tomuś, Tomuś. Rozmawiałeś kiedyś o sensie życia, patrząc jak Kant w gwiaździste niebo? Myślałeś o przemijaniu, słuchając w ciemności szumu morskich fal? Słuchałeś, jak ziemia oddycha, leżąc godzinami twarzą przytuloną do piasku? Widziałeś, jak zmieniają się oczy dziewczyny, kiedy znika księżyc i na horyzoncie pojawia się słońce? Nie! Bo ty wtedy zdrowo śpisz i śnisz o życiu poukładanym w kostkę, jak dobrze uprasowana bielizna. O stary, ale ty to pięknie powiedziałeś, man! Dzięki. A ty wiesz, jaki jest wskaźnik Nikkei na giełdzie w Tokio? Jestem na wakacjach i nie muszę wiedzieć. Ale jak Tokio, to Nikkei. Ups. A wiesz, co to są kłady? No, to są takie małe motorki na czterech. Tak, wiem, jeździłem na nich. Mhm. Chyba na kanapie przed telewizorem. To co? Może się zmierzymy? Za dwa dni. Małe motorki. A ty na pewno będziesz na tym jeździć?
Turcia, wiem, że się dobrze bawisz, dlatego nie dzwonisz, ale może się odezwij czasami, co? Mamusia, pa. O! Szczyt zdobyty. Coś nie tak? Bardzo tak. Nie, bardzo tak. Takie było pyszne. Jak dojedziemy do domu, dostaniesz dwie butelki. Ale czy dojedziemy? Czy dojedziemy? Kiedy dojedziemy? I po co Cześć. Cześć. Gdzie Anna? W samochodzie śpi. A co się stało? Piła trochę wina za dużo. Michał. Daj spokój. Pomożesz? A co chcesz, żebym zrobił? Siakę. Serato, przepraszam. Na śmieciownik zapomniałem. Moment. Serato! Poseł! Tak, gdzie Andrzej? Ja jestem. Jeszcze nie. Ale skompletujecie grupę beze mnie, tak? Dobra. Dobra, powodzenia. Pozornie bez znaczenia. W tym wyścigu chodzi nam nie o dramaturgię, rywalizację, ale przede wszystkim jakieś jajo! Jeździłeś kiedyś taką maszyną? Jeździłeś. Ej, na wszelki wypadek zabierzcie z drogi. Kobiety w ciąży i niemowlęta, co? No to czas na nowego idola, kolego. Ty, idol.
Uważaj, to nie piaski Florydy. Nie przegazuj na starcie, bo nie będę miał z kim walczyć. Gotowi? Odpalajcie maszyny. O Boże, jak tu pięknie. Tadeusz przyjechał wczoraj wieczorem. Jeszcze śpi. Za mnie kciuki? A to my jesteśmy w jednej drużynie? Jasne, tylko ty jeszcze o tym nie wiesz. Buki! Buki zuba, dawaj! Buka zuba! Dobrze pojechałeś. Się nie ciesz tak, ty. Z tej wygranej to palancie, ty. To dopiero pierwsza runda jest, wiesz? Oczywiście. Jest tak, co to będzie stracić! Moja szkoła! To się w oryginale nazywało Laski jednym plamą lasku. A nie ty powinnaś takie teksty tłumaczyć. Czekałeś? O tak. Ale jestem głodna. Poczekaj, odgrzeję. Nie, nie trzeba. Przecież senator nie będzie jadł gorącego, prawda? Oczywiście. A jak ja się wczoraj znalazłam w łóżku? Michał cię zaniósł. A ty już byłeś? No przecież, ja przyjechałem wczoraj wieczorem. Michał, nie siadasz? Już. Pyszne. O. A po cóż ten Jasiek tu przyjechał? A to jest, moi drodzy, niespodzianka. Zabiorę was na przejażdżkę. Trzeba szybko zwiedzać, bo jutro przecież... Bratysława.
to co robimy? Ten człowiek nie będzie czekał bez końca. No właśnie. Spokojnie, spokojnie. Ja płacę, a on zaczeka. Bardzo ważne spotkanie. Jego najnowsza książka czeka na polskie tłumaczenie. Wydawnictwa się zabijają. A my ich wszystkich jutro wyprzedzimy. Tak? Widziałeś mojego nowego patka? Szczere złoto, limitowana seria. Przepraszam was. No cześć, Andrzej. Stało się coś? Co, idziemy do mnie, czy do ciebie? A do czego ci jestem potrzebna w tej Bratysławie? A jak myślisz? Jak myślisz, do czego jest potrzebna mężczyźnie taka piękna kobieta? Poza tym to jest w twoim interesie, żeby ze mną pojechał. Ja już kiedyś byłam z facetem, który myślał za mnie. Wiesz co? Ja chyba jednak nie pasuję do tego twojego zegarka. Poczekaj chwileczkę. Coś ty jej zrobił? Ja zrobię herbaty, dobrze? Ona ma ze mną jechać. Oczywiście. Jutro do Bratysławy. A jest jakiś problem? Kurwa mać!
Tadeusz wyjechał. Zrobię śniadanie. Nie mogłem spać, poszedłem w góry o 5:00. Zjesz jajecznicę ze szczypiorkiem? Też nie mogłam spać. Za dużo ryzyka. Za dużo wątpliwości. A sama. Patrz, w ogóle nie widać gwiazd. Ale są. Nie widzę. Chodź. Dokąd? Chodź. Widzisz? A teraz? Nie wyjdę stąd, dopóki tego nie zobaczę. Oj, oh, Jezu. Co to jest? Zostaw, gra się raz na długi czas. Jolka. Poziomka jest obok. Zaczekajcie! Skakujcie na pokład. Chętnie przyjmiemy zaproszenie. Chodź, Tomuś. Przecież to nie kanibale, nie zjedzą nas, prawda? Oczywiście, siadajcie, zaopiekujemy się wami. Opiekun się znalazł. Pijemy jednego drinka i idziemy stąd, tak? Kajpirinia dla pani, dla pana soczek ze słomką, bo pan prowadzi garbusa mamusi. Pilnuj lepiej swojego nosa, co? Kajpirinia dla pani, a dla mnie czarny rusek. Zaraz wracam. Przepraszam, ten czarny rusek dla kolegi to tak, żeby był grubo podwójny, dobra? Wszystko jasne. Dzięki. Kajpirinia i bardzo czarny rusek. Który? Jasne, już się robi. Zagraj za mi, zagraj! Ja chłopim ją! Zagrać! Ej, na połowę jej śmiaści! Błazna!
Kwiatki! Tak, coś pieprze! A kobieta mi powie, spróbujmy jeszcze raz! To będę wiedział, że mnie kocha! Może byśmy spróbowali jeszcze raz? Za przyjaźń? Za przyjaźń? Do dna, bo tak piją prawdziwi mężczyźni. Ty tak poważnie, czy mam już się zacząć bać? Myślisz, że ja nie potrafię poważnie? Dzisiaj się po prostu nie wygłupiam. Nie muszę. A w inne dni? W imię naszej przyjaźni możesz wycofać to pytanie? Mogę. Dzięki za drinka. Jak się bawisz, bo ja... Wyśmienicie. Naga, kto będzie prowadził? Tomek, kto będzie prowadził? Nie przejmuj się, to jest samochód mamusi. Grzegu, dzisiaj sztorm, bo piją prawdziwi mężczyźni. Nie martw się, ja cię odwiozę. Tomek, ale jak ty się w ogóle zachowujesz? Jak ty się zachowujesz? Ja jestem prawdziwym mężczyzną, a Joluś jest prawdziwą kobietą. Ty nie jesteś tutaj do niczego potrzebny. Nie wtedy. Tak, jestem. Oczywiście. No to... prawdopodobnie mnich. Dobrze. Przytomny. Jeden, jeden, zgłoś się do wyprawy. No jest źle, jest przytomny. Zaczynamy opatrywać. Michał? Michał! Jak mogłeś? Mamo... Pierwszy raz zostałeś sam na wakacjach. I co?
pijany, zgubiłeś samochód tatusia. Nie zgubiłem, tylko go ukradli. A ciebie? Dlaczego ciebie nikt nie ukradł? Jutro wyjeżdżamy. Jak dowiedzieliśmy się, ratownicy Topru zjechali już do rannego turysty. Niestety, w trakcie opatrywania rannego miał miejsce wypadek. Zaginął ratownik Michał Woroczyński. Jest to jeden z najbardziej doświadczonych pracowników tatrzańskiego pogotowia. W tej chwili trwają jego poszukiwania. Do akcji używany jest śmigłowiec. Kolejne grupy ratownicze docierają na miejsce wypadku. Michał zjechał do rannego. W momencie opatrywania turysty spadł kamień i przeciął pętlę autoasekuracyjną. Doszło do wypadku. Michał odpadł od ściany. Czy to może oznaczać najgorsze dla pańskiego kolegi? Nam nie wolno tak myśleć. W tej chwili szukamy Michała. Dziękuję. Raz jeszcze apelujemy do wszystkich turystów, którzy wybierają się w góry, o rozsądek i rozwagę. Z Nadmorskiego Oka, Wioleta Marczyk, TVN24. No co? Pływamy? Dobra, kto pierwszy? Co z Michałem? Za chwileczkę. Pakujemy już rannego. Michał, weź sobie tą świteżankę. Jak ty mnie tu znalazłaś? Myślałam, że zginąłeś. Co? Myślałam, że nie żyjesz. A co ty znalazłaś, jakiegoś trupa? Za lodówką? Zdejmij to. Chłopaki, weźcie mi to. Anna! Jedźcie! Do Zakopanego jest 24 kilometry. Nie złapię to. Oczywiście. Naprawdę? 24? Może więcej. Możemy się zamienić? Chcesz prowadzić? No, to mi się właśnie marzy. Teraz. Tylko poczekaj, bo ja nie wiem, jak to się... Jak się prowadzi automat. Naciśnij hamulec. Teraz zdajesz na drive. No i zapominasz o lewej nodze. Czekaj. Co, znalazłeś jakieś ciało za lodówką? Nie przypuszczałam, że to tak się skończy. Pamiętasz, co mi powiedziałeś, jak przywiozłeś mnie tutaj z Warszawy? Pewnie jak zwykle coś błyskotliwie głupiego. Powiedziałeś, żebym się dobrze bawiła bez ciebie. A
ja tak naprawdę dobrze bawiłam się właśnie z tobą. A ja nie przywiozłem cię tu z grzeczności. Na to niestety rzadko mnie stać. Było coś ważniejszego. Co? No właśnie, nie potrafię tego nazwać. Ale na pewno chęć bycia z tobą. Tylko jak przychodziło do rozmowy, to wszystko jakoś się rozjeżdżało. A ja wsiadłam do twojego samochodu nie tylko z powodu zagrzewanej lekcji. Szkoda, że nie wziąłem aparatu. Zachodzące słońce w twoim tle. To byłby niezapomniany obraz. Też robisz zdjęcia? Mhm. Pokażesz mi? Nikomu ich nie pokazuję. To jest tylko moje. Ale w zasadzie dla ciebie mogę zrobić wyjątek. Dlaczego? Bo spodziewam się za to stosownej nagrody. A jakiej? To już pozostawiam tobie. Nie, nie, nie. Ty wiesz, na jaką nagrodę zasługujesz. Kanapki. Bez niczego. Anioł. Realistka. Faceta w twoim wieku nie da się już wychować. A kobieta może go nauczyć najwyżej swojego imienia. Ty znasz życie i facetów, co? I staram się od tej wiedzy całkiem nie zgorzknieć. Jak dawno się rozwiodłaś? Kasia miała 7 lat. A teraz mój były mąż mieszka w Wiedniu ze swoją trzecią żoną. Kasia widziała go po raz pierwszy od 2 lat w te wakacje, więc ja jestem matką i ojcem. I koleżanką, i przyjaciółką, i praczką, sprzątaczką, kierowcą, chłopcem do bicia. A ty? Syna mam z drugiego małżeństwa. Pierwsze to taki studencki związek, po roku nie było po nim śladu. A drugie? Ja często wyjeżdżałem. Iwona jest skrzypaczką i też nie było jej w domu. I po jakimś czasie mieliśmy sobie coraz mniej do powiedzenia. A syn? No właśnie. Ja myślałem, że jak będzie miał wszystko, co można kupić, to wystarczy. Jaki ja byłem idiota. No to teraz próbuję go odzyskać. Zimno ci? No. Słowo
mnie tak, bo lubię słuch. Sei. Sei l'uomo che ho cercato tutta la vita. Sono felice. Volevo tanto dirtelo, ma ho anche molta paura e un po' mi vergogno, per questo ti parlo così. Tak jestem? Dobrze, tylko czy ja mam czas? Dobrze, będę. Mam się już denerwować? Nie, nie. To tylko sprawy związane z kupnem tego domu. Ty sobie rób, co chcesz, a ja cię znajdę. Anch'io sono felice. Córeczko, nareszcie. Co się z tobą dzieje? Halo, mamo? Jesteś już w Warszawie? Nie, w górach. Chciałam tu jeszcze zostać trochę. Wróć dziś. Muszę z tobą porozmawiać. Przecież rozmawiamy. A co się stało? Ale nie, tak normalnie, mamo, rozumiesz? Mamo, poznałam kogoś. I nie wiem, co mam robić. Mamo, on jest inny, ale też inny niż myślałam. I nie wiem, czy on i ja... Mamo, proszę... Zakochałaś się? Nie mogę teraz. To daj znać, kiedy będziesz mogła, zadzwonię. Mamo, to jest najważniejsza sprawa w moim życiu, rozumiesz? Przecież zawsze mówiłaś, że jestem dla ciebie najważniejsza na świecie. Mamo, kończę. Wróć, proszę. No, pa. Możemy jechać. Pogadam z Kaśką i wrócę za kilka dni. Jeśli ci córka pozwoli. Dlaczego tak mówisz? Bo taka jest prawda. Pozwalasz jej wejść sobie na głowę i robi z tobą, co chce. Nie masz swojego życia. Wystarczy jeden telefon, a ty już rzucasz wszystko i lecisz do niej. Odetnij wreszcie pępowinę i zacznij żyć własnym życiem. Nie będę słuchała uwag o wychowaniu dzieci od człowieka, który nie miał czasu być ojcem.
No co jest, Andrzej? Ale co... A wiesz... Tak. Ja mam czas. Na razie, cześć. Każdy deszcz, każda noc, nagi księżyc, jego czułe wzrok, zapach traw, ciepło dni, jakby trochę magii ktoś odegrał. Radzę sobie świetnie, przecież wiesz, tylko w snach powraca myśl, że tam na dnie został twój ślad. Micha, jedziemy. Robi zdjęcia, rozumiesz, tak jak ja. Świetnie. Tylko on miał tyle dziewczyn, mamo. Myślisz, mamo, że on mógłby pokochać kogoś takiego jak ja? No, spróbowałby, nie? Śliczna, mądra. Jestem taka szczęśliwa. No to ja też. A, i wiesz, mamo, on wtedy... Co, mamo, boli? To jego głos słyszałam na sekretarce. Nic z tego nie rozumiem. Mam cię zawieść. No do tego drania, co unieszczęśliwił moją mamę. A jak chcesz go znaleźć? Morderczy instynkt mnie zaprowadzi. Thank you.
Cześć, Paweł. Jak mnie tu znalazłeś? Kasiu, to jest mój ojciec. Tato, to jest... Katarzyna Szajewska. Dzień dobry. Ja jestem córką Anny Krzyżańskiej. Ojciec, coś ty namotał. Paweł, ja ci wszystko wytłumaczę. Słucham, tłumacz. Co ja powiem mojej mamie? Że ty jesteś jego synem? Poczekaj jeszcze chwilę, może to się samo wyjaśni. A jak się nie wyjaśni, to co będzie z nami? I co, ty będziesz przeciwko mojej mamie, a ja przeciwko twojemu ojcu, tak? A jak będzie lepiej? Żeby oni byli razem, czy raczej osobno? A jak będzie lepiej dla nas? Jak my będziemy razem. Paweł, obiecaj mi, że my się przez nich nie rozstaniemy. Nie damy się. Michał? Spróbujmy jeszcze raz.
czas rozpływa się z gorąca. Jeszcze raz wschodzą we mnie słońca. Jeszcze raz chcę usłyszeć, jak mnie woła.